No i witam ponownie. Dojechaliśmy do Satumare. Pojedziemy troszeczkę ulicami tego rumuńskiego miasteczka. Zobaczymy, jak to się tu jeździ. Ja teraz skręcam w lewo. W tle śpiewa Kasia. Kasia Meluła. Bo tutaj jeszcze radio jest tak niezrozumiałe, że sobie wolę muzyki posłuchać. A co, podjechają? Kurwa, świateł nie widzę. Zielone, dobra. No więc tak sobie jedziemy i zobaczymy, co z tego. Na razie nie wiem, dzisiaj sobota jest, tak? Więc nie ma jakiegoś tutaj ani korka, ani nic innego. Ale i tak trzeba strasznie uważać. No jakoś tak dziwnie jeżdżą. O, na przykład te Kubras. Seat Kubras. Spoko. No thanks. Jeżeli chodzi o gazetę. No i tak nie będę wiedział, o co chodzi. Dobrze, akurat się światła ułożyły. Telefon się będzie trochę trząsł, ale to jest spowodowane tym, że ci, co narzekają na drogi w Polsce, chociaż nie są idealne, to powinni przyjechać tutaj. Zmieniliby zdanie. Teraz by było, że w Polsce są drogi zajefajne. Ale i tak nie są idealne. Tutaj akurat teraz jest całkiem... Opsasa! Kurde, weź tu jedź. U nas to przynajmniej jakoś jest oznakowane, że a, uważaj, dziura i jeb. A tutaj nie. Tutaj po prostu trzeba uważać. Jakby coś było nie ten tego, to ja jestem debiutantem, jeżeli chodzi o ten stój, o nagrywanie, więc luz, nie? No właśnie. Dobra. A teraz tak, tutaj są parkingi po prawej i po lewej stronie, a po środku jest dwa pasy ruchu, tak? Tylko teraz ciekawe, które na przykład można by było jechać, żeby się zmieścić choć trochę. To jest centrum handlowe tutaj po prawej i po lewej stronie, choć nie widać. Banka Transylwania, o! No. Bank z Transylwanii, dlaczego nie? No i weź tu jedź teraz, prawo, lewo. Jeszcze takich rozwiązań nie widziałem, ale młody jestem i nie wszystko mogłem widzieć. Przejdziemy komuś drogę. Tak, zajechaj. Tak przyjechałem. Muszę, przepraszam, ziewnąć, bo już nie całą noc jechałem. Trochę się nie wyspałem. Ale co? O, jedyne co, może pokażę od razu. Co tu jest wielkiego i naprawdę nowoczesnego, to są kościoły. Kościoły są w każdym miasteczku, nieważne czy to jest duże miasto, wieś, czy małe miasteczko. To kościoły są wszędzie wywalone normalnie, jakby to były katedry. Ten to i tak jest jakiś taki z tych mniejszych. Później jak będziemy do Raduczy jechać, to wtedy spróbuję nagrać te takie małe kościółki.
może kierunek nie włączył. Bo tak to wszędzie. No i w Polsce też to będzie. Obecnie. No dobra. Proponowałbym, żebyśmy pojechali. Ale światła mają dobrze rozwiązane z czasomierzem, więc nie jest źle. O, takie. No ja to tak jak już w Polsce jechali, nie wiem, w Rybniku albo jakimś innym takiego typu mieście. Wszystko jest bardzo podobne do siebie. No może dziur trochę więcej jest. Jedno co zauważyłem, najwięcej tutaj jest samochodów. No teraz akurat nie, ale tak jak po drodze się jedzie. Golfy, Passaty. I o dziwo nie wiem dlaczego Dacie są ogólnie wszędzie. I to rozstrzał jest wielki. Tutaj cztery dacze obok siebie. Tam, o, tu następny lot. Ogólnie rzecz biorąc, dziwnie to, ale no dobra. Niech będzie. No i chyba jesteśmy już na tym, na tej ulicy, na której mieliśmy być. O, to się nazywa ekstra parkowanie, tak? Koleś jest debeściak. No jedź. Volkswagen i BMW, i Volkswagen, i BMW, o, i Dacia. Okej, okay, dobra. Ja już dojechałem na ulicę, gdzie się będę rozpakowywał. To muszę sobie przypomnieć, która to jest brama. I później się odezwę.